Myślałem o tym, co mówiłaś. I miałaś rację. Ja... O! Nie widzisz, że jesteśmy w środku rozmowy? Jeśli naprawdę pragniesz śmierci, czekaj na swoją kolej. Dzień dobry, cześć, cześć, z tej strony Ćwirćwir, to jest Krille, Plir, Plirleble, Prince of Persia w sensie. Dwa trony. Wiemy się z kimś? Tutaj poszedł wezyr. To widzieliśmy, uzyskaliśmy kontakt. O ty, tu jest coś niewidzialnego. No dobra, ale mnie oszukali trochę, nie spodziewałem się czegoś takiego. Nie pamiętałem takich potworów niewidzialnych. Takie rzeczy. A to tubki. Jest ich więcej. No właśnie. No, jest ich jeszcze tak dużo? Musieliby się pomierać wszyscy, dać mi spokój. Chodzę sobie elegancko po ogrodach, a ci mi normalnie dają na mordę. Co jest? No dobra, w każdym razie chyba się będziemy musieli wspinać troszkę, co? Pytanie tylko, czy jakoś wiemy, gdzie idziemy? Pewnie nie. Fajnie by było od razu wejść drzwiami tutaj, zapukać czy coś. No ale takiej możliwości... O, skrzynia. Takiej możliwości nie ma, żeby sklepać wezra... W ogóle ten, tak sobie przypomniałem, jeszcze czytałem o tym. O tym remake'u Piasków Czasu. I okazuje się, że Ubisoft co prawda nie wycofuje się z tego, że gra zostanie wypuszczona w 2023 roku. Chociaż miała być wypuszczona w 2022, no ale coś im tam nie idzie. To teraz jeszcze dodatkowo okazuje się, że zwracają pieniądze za preordery. No, więc zobaczymy, co to z tym będzie. No, dawaj, 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 dawaj. Czemu ja nie mogę w to trafić, ej? Wcale nie śmiesznie. Dobra. Gdzieś się wespliśmy. I no, gdzie teraz iść? Chyba tu? No, więc warto... jeśli ma się ochotę pograć Prince of Persia, to po prostu rozegrać to. Albo obejrzeć u mnie na kanale, bo czemu nie. Bo zanim Ubisoft się zdecyduje na wypuszczenie tych remake'ów, gdzie przypuszczam też będzie chciał zrobić... O! Ej, no ona ma zezę. Dzięki. Jak ja mam teraz iść tu? Może niekoniecznie to było rozwiązanie, ale przeżyłem. Więc biorę to. O czymś mówiłem, ale nie wiem o czym. Prawy klik. To taki dziwny frank, ten dzwoneczek. Ej. Tak się nie bawimy, chłopcze. O, no teraz elegancko. Co tworzę? Zadziałało! Wchodzę do środka! No tak, przecież do morza nie poczekasz, nie? Nie jestem pewien, czy podoba mi się to, że ta dziewczyna zawsze tak pędzi naprzód. Nie obawiaj się. Już pokazała, jak bardzo jest dla nas cenna. No dobra, powoli się przekonuje nawet do tego łuperka. Coś w tym jest, że zaczyna pasować na jego głos. Nie wiem, jak są to kuźwa. Którędy w sensie? Jak się tam dostać? Czy ta kamera tak wolno się przytykuje? No nie wiem. Którędy? Jak tam wliść? To się zamykają te drzwi jeszcze. Pojebało.
Dobra, muszę przetestować ogólnie. Czy ja tędy dostanę się tu? Dobra, to ja już wiem, którędy. Co za bzdura. Yep. No i elegancko. No i przecież mam jeszcze, tak, mam jeszcze jedno miejsce na piasek, więc fajnie by było to znaleźć. Ostatni odcinek był zero śmierci, więc fajnie, bo jakby ten też był zero śmierci. Licznik nie może iść w górę. Co jest? Skacz. Oh no. No! Czemu on skacze do góry, a nie tam, gdzie ja chcę, żeby on skakał? No, Boże. Sieroteł. Wiesz, myślałem o tym, co Fara powiedziała wcześniej. Ma trochę racji. Jak masz zamiar zabić wezyra? Jest teraz nieśmiertelny. Sztylet zmienił go w to, czym jest. Może odwrócić ten proces. Cóż, już wkrótce poznamy prawdę. To prawda. Wkrótce ją poznamy. Dawaj, ciśnij. Dobrze, nie trzeba było zwalniać od czasu. O-o. Okej, całkiem sprawnie to idzie. Nie ma dramatu. Jeszcze mamy piasek nawet ze sobą. Typ, 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 typ. No i fajnie. Nie ten tyk, tylko ten tyk. O, no, psy. Żrące piasek, psy. Uważaj, spory wydają się żywić piaskami. Zabiorą ci ich więcej. Bardzo bym chciał. Skaczą jak porąbane. Dobra, jeszcze jeden. Chyba, że zaskoczy tutaj od cholery ich jeszcze. O, nice! Tak też się da. Pomimo. No, nie wiedziałem, że będzie więcej tego cholerstwa tutaj. Patsu, patsu. Jeszcze kolejny, serio? To już nie ma piasków. Trochę słaby akurat, nie? Dawaj, 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 nie ma litości. O, dupa zbita. Umrzyj i oddawaj piasek. No. Jamiś, potem jam ikonkę. Na górę, dobra. Nic takiego chyba nie ma. Okej, okej, ale jak ja nie mam, to dobiegnę do tego? A, tak o, okej. Okay. Fart. Że się nie odpali to głupie zwolnienie czasu. Nie, co ja robię? Okej, okay, udało się. W ostatniej chwili. Dobra. No, przekręcaj się, ziomek. Dobrze. I teraz co? O, oh, wow, ale fajna granica, nic nie widać. No. Kurwa, nie bardzo wiem, co dalej. Pomysł?
Dzisiaj jakiś jestem wolny, czy o co chodzi? Czemu ja tak nie kumam nic, co mam robić dalej? Na pewno nie tu. Nie tu mam spać. Po tej stronie jak spadnę? Nie, tu jest... To tam byłem. To by było bez sensu, jakbym się cofnąć tam. Że tam? Tak. Tutaj doskocz. Masakra. Jestem głąbem. O, to... To już troszkę za wcześnie było akurat. Dobra. Na pewno mam tutaj więc? No ja. No tak. Okej. Okay. I hop. Dawać piaski. Nie ma licznika dzisiaj. Raz, dwa, trzy. I wszyscy mnie widzą. Lovely. Może im przejdzie. Może mnie nie zauważą zaraz. O, fucken. Jeśli oni mnie ogólnie widzą, nie? To co ja teraz odpierdałem? Czego nie zabiję w ten sposób? O, nice! Świetny strzał. Jezu, jak oni mnie leją i umieram! Fucking shit. Uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, trzeba zrobić to tak. Fuck! Nie, piasku. Jednak... Czas na wezwanie posiłku. Jednak licznik. Hehehe, ha. To próbujemy to zrobić tak, jak się powinno to zrobić. O, nice. Czyli po prostu i tak mi się nie udało. Lovely, lovely. Ale życie mam całe, więc powinienem już wygrać to. Pracuję nad tym mocno. Oni szybciej przychodzą niż ja ich zabija. Padło. A tu już dwóch siedzi. I trzech nawet. To jak to ma działać? Przecież zabiłem nawet strażnika. Nie, nie bawi mi się tak. Tam cały czas chłop będzie stał, czy jest to już więcej nawet, bo ja nie wiem, ej. A nie działa to w fajny sposób, gdy... Dobra, on jest sad. Fuck. Nie, jeszcze nie? Czy żyje? Nie, to już nie żyje. Czy mogę to zepsuć już? Boże. Ale dziś mi coś... Co wygrałem? O, pojemnik na sand. Na piasek. Idzie mi dzisiaj coś konkretnie, ten co w Pirsia. Boż, to kiepsko, kiepsko. Po co ja to rozwalam, jak dostanę darmowe piaski stąd? Nie wiadomo. Dogadam się z tym. A, tam. Kurde, książę, bo w sumie ta Fara też chce zabić wezyra.
trzeba było go zaklepać, bo jak nie i ona dojdzie na przykład do niego pierwsza, to co wtedy? Ona go zabija, nie ty. Szkoda by było. Nie uważasz, chłopaku? Ja tak właśnie uważam, że byłoby szkoda. O, ależ piękny budynek. Ojciec zbudował te ogrody jako symbol swej miłości dla ludu. Kiedyś tak wyglądało całe królestwo. Przekręć te dźwignie. Jeśli uda mi się dostać na drugą stronę, znajdę sposób na otwarcie tych drzwi. Mimo wszystko, to nie jest książę taki sam jak w drugiej części, ale ma coś takiego mrocznego czasami w tym spojrzeniu, tak patrzy spod byka. Spoko to wygląda. Malowne. Co ja przekręcam tutaj? Aha, żeby ona mogła skoczyć, tak? No już stoi. Nie? Okej. Okay. No jak mam się tam dostać? Tu? Z tego piedestałku? Nie. Tą dźwignię nie chodziło? Gdzie ona jest w ogóle? No jest tam. Aha, no tak, to ma sens. Teamwork. Tylko że nie, bo wszystko ja robię. Mógłbyś ruszać się trochę szybciej? Proszę bardzo, zejdź tu na dół i spróbuj sama. 7 lat i ciągle nic się nie zmieniło. 7 lat? O czym ty mówisz? To... takie wyrażenie. Jest w tobie coś bardzo dziwnego. Nie ma pojęcia, o czym mówisz. No nie ma pojęcia, o czym mówię, to prawda. A, robimy postępy. Widzę dzwon w tej wieży. Gdy dostanę się na następny balkon, uwolnię go z liny. Dostaniesz się po nim do przełącznika drzwi. Z moim szczęściem pewnie włączy to jakąś potworną pułapkę. Albo wezwie bestię piasków. I sprowadzi na nas koniec świata. Czy odrobina optymizmu zabiłaby cię? Doświadczenie nauczyło mnie, że pozytywne myślenie prowadzi wyłącznie do rozczarowań. Coś w tym jest. Biorąc pod uwagę całą jego historię, to ogólnie jest dosyć mocno w dupie. O, przeżył. Nice. Widzisz? Udało ci się. Nam się udało. Nam się udało. No dobra, gdzie jest ten przełącznik do drzwi? Tu gdzieś? A tu jest, okej. Okay. A gdzie są drzwi? Fajne jest to, że mogę go sobie tak dowolnie przesuwać. Nie muszę iść po jakiejś konkretnej ścieżce. Dobra, co tutaj? Aha. Poczekaj. Tam dzieje się coś złego. Pomóżmy im. Nie pora na to teraz, książę. Możesz im pomóc później. Idź, Fara. Zajmij się rannymi. Dogonię cię, jak uporam się z wezyrem. To bo cholerę mi dali raz otworzyć drzwi, jak musiałem jeszcze raz tutaj wchodzić tak. Co? Głupie to było. Nie, no spoko. Dobrze, idziemy teraz. A więc no książę i Fara rozdzielili się. Ona chciała ratować istnienia. On pragnął wysyłać je do wieczności. Książę miał zamiar stanąć naprzeciw swojego wroga i być może wykorzystać potężnych wojowników, którzy zabarykadowali się wewnątrz świątyni. Jego umysł zaćmiła wizja cudownej zemsty.
ale również coś innego. Schodząc w dół, jego myśli wracały ku Fara. Zastanawiał się, czy ona też o nim rozmyśla. To on masturbuje z jakimś nastolatkiem, czy coś w tym stylu, nie? Następnym razem, że to świetne miejsce, żeby zacząć opowieść następnym razem. Gdy będziesz miał czas, będę kontynuować. Open? O nie. Ci zabarkadowani? Wszyscy martwi się. Au. Podbić miasto to jedno, ale uczynić to z takim okrucieństwem to coś zupełnie innego. Odpłacę za każdy cios, który zadano mojemu królestwu. Jesteśmy już tak blisko, książę, tak blisko. Sprawimy, że będzie cierpiał. O! Czyli będzie dużo walki. Mówicie, panowie? No dobra. W ten sposób żegnamy się z tymi, których nie lubimy. O nie, wy mi też wypierdalać stąd. Nie tolerujemy takich piesełów. Ja mogłem sprawdzić, dokąd mam biec, ale widzę, że... bieganie na czuje mi się o wiele lepiej. Książę jest fajnie brutalny. O nie, pieseły. Patrzcie, jak on szybko je rozwala, a tamten się tak pierdzieli z tym. Ja, może nie w ten sposób. O, ale tak już jest o wiele lepiej. No dawaj, ty, łap się tego. A, okej. Okay. No i dobra, i co mam teraz tu biec? Bóg czasu, syno Sedary, ból i cierpienie. Podejdź bliżej, a podzielę się z tobą tym serwisem. Co ty jesteś królem czego? O, nice, brawo książę. To było piękne. Pieseł, serio? Co one tak nagle tutaj znajdują wszędzie drogę? Łatwo dosyć do mnie, co? Wcale mi się to nie podoba. Where is Wezyr? Ile mi z kimś tutaj gadał? Ostatnia linia obrony Babilonu padła. Ci ludzie dobrze służyli mojej rodzinie. Wraz z ich upadkiem... Wraz z ich upadkiem... Okej. No i co? Nie usłyszymy? Co on powiedział tam? Chyba nie. Bieda. Mogę ich po cichu zabić, ale nie. Zapomniałem o tej funkcji. Cześć. Chodźcie do słońca najpierw, panowie. Wydają się nie lubić, ale co mi z tego, jak... Przecież też na mnie to tak nie działa, nie? Skąd te potworki się w ogóle wzięły? To też jest zagadka. Przychodzi ich całkiem cholera wszędzie. Thank you.
Cyklon bitches. Chodźcie do słoneczka najpierw. Już? Jeszcze dwóch, serio? Jest już broni leży, ej. Dziękuję, gincie. Co tu się dzieje? Kogo on tam morduje? Wręcz mam teraz iść do niego. A, muszę spłonić sobie czas, okej. Cześć, Wezyr. O, no, to szkoda. Kogo on tu podrupił? Nie widzę żadnego ciała. Ale kogo szuka trupi na stule. Tak blisko, a tak daleko. Dobra, woda w kibu spuszczona, co dalej? Nie wiadomo. O nie, to są te strzelające duchy. Trochę bida. Serio, 4 razy rzucasz? Jej, umarło. Albo nie. Wiadomo. No nieważne. Ważne, że... Nie wiem, co dalej. Jak otworzyć te drzwi? Open. Tak nie działa. No dobra, już wiem. To było okej. Za każdym razem, gdy go dopadam, on się wymyka. Dlaczego po prostu nie stanie do walki? Tak byłoby o wiele prościej. Nie zawsze chodzi o walkę, książę. Niektóre bitwy rozgrywają się gdzie indziej, na innych warunkach. Obawiam się, że nie doceniliśmy naszego przeciwnika. Nie powtórzmy więcej tego błędu. Co za dziura tu jest? Tak nie dolecę ogólnie. Bonjour. O. Jakieś guziki. Cześć. Piaski mam, to nie rozwalam. Czyżby to było życie? Tak, elegancko. I bez pułapek. A nie, teraz się od pana pułapki zapomniałem. No tak. To było dobre. Fuck it. Ile na farta, ale udało się. Jej, mam więcej życia. Ciekawe, jak dużo jeszcze tego zostało. Nie, też jest o 7-8. Spoczko. Fajnie to skrócili, że nie trzeba wracać tak jak w dwójce. Przez cały ten etap, gdzie pułapki po prostu nie działały, nie? No, tu się musimy skakać. Dobra.
do tego ruchu. Nie ten. Nie ten. No tak, oczywiście, ostatni. Teraz już się dostajemy na samą górę, rozumiem. Przekręcie. Opa. Nie są jakoś bardzo ukryte te miejsca z życiem, nie? Czy mi się wydaje się? O, tu jest. Opa, i opa, i hej. Babilon ostatecznie upadł i nikt nie mógł już przyjść księciu na pomoc. Teraz on był jedyną nadzieją miasta. A jeśli by mu się nie powiodło, cały jego świat mógł być zgubiony. Bo Wezyr nie chciał tylko być królem. Nie. Wyobrażał siebie w roli Boga. Pytanie brzmiało tylko, czy książę zdawał sobie sprawę z pozycji, w jakiej się znalazł. A jeśli sobie zdawał, czy był gotów przyjąć tę odpowiedzialność? Czy stałby się bohaterem? Chyba każdy książę tym marzy, żeby być bohaterem w oczach swojego ludu, nie? Więc myślę, że tak. Myślę, żeby się zdecydował. Znowu wróciliśmy jakoś na ulicę? Ciekawe. Hello. Wszyscy tu śpią i tak. Co za miasto. Mam kontynuować, będę następnym razem opowiadała od tego miejsca. W porządku? Uciekł. A ty? Co z żołnierzami? Nie żyją. Wszyscy nie żyją. Ale widziałam wezyra. Albo to, czym się stał. Uciekł do pałacu. A więc wiemy, dokąd iść. Dobrze, ale wydaje mi się, że... No cóż, zacięłam się. Czy możesz znaleźć jakiś sposób na otwarcie tych drzwi? Rozumiem zasady grzeczności, ale wydaje mi się, że to już zbyt wiele. Ty, weź się stół. Chodzi o farę, okej? Okay? Oj, 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 oj. Spokojnie, spokojnie. Halo, 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 halo. Ja, nie, trochę za wcześnie. Otyczki. No co jest? Czemu się nie chce złapać tam? Jeszcze za daleko byłem? Ta kamerka tak gówniano się przesuwa. No teraz już jest wszystko cacy. O nie, nie to chciałem zrobić. O właśnie to chciałem zrobić. Uuu, jacyś nowi! Ale umierałem tak samo. No i lovely. To muszę sobie coś przesunąć, co? Tak, jest Frank. Ok. Chodź Frank, przydasz mi się trochę. To taki wiklinowy Frank. Kastylua w ogóle w tej grze, nie? Raz jest dzwonkiem, raz jest wyklinowy. No, go, 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 go. Alright. Aż trzech ich jest. Trochę dużo. Próbujemy? Jak tutaj spadnę, to wydaje mi się, że rozwalę te. Wydaje mi się, że lepiej będzie zrobić to tak. O.
W ogóle widzę jakiś bossowaty. Z tym już rozumiem, że mogę się przemęczyć. Dobrze, że tamtego wybrałem jednak jako swój cel. I zbani kolejny. A teraz ty. Ty, a daj broń. Nie bądź taki, daj broń. Jezu, co ty się tak rzucasz, książę? No i nie jest to załatwień. Gdzie teraz? Co, chłopaku, halo? Pójdźmy na to z góry. Jest Frank. I no po co mi Frank tu? Żeby gdzie się dostać? Tam? Nie wiem. Tu doskoczę przecież. No ale to ewidentnie nie tutaj mam iść. Frank, po co ty tu jesteś? Chłopaku. Z drugiej strony, żeby wejść? Nie wiem. Co ja tak ostatnio utykam tutaj tym nieco w Persję? W takich prostych tych segmentach. Może to coś jest zasłonięte? Nie, to jest totalnie. Nic takiego tutaj nie ma. A gdzie tu iść? Że tam? Chyba tak. Chodź, Frank. Idziemy. Nie będziemy tu siedzieć ani chwili dłużej. Także ja nie bardzo widzę, jak dzięki Frankowi miałbym się tam dostać. Że tak o? O, okej. Okay. Tak o. Jakby ktoś pytał. O no. Fuck, nie tak. No chodź tutaj, odwróć się. Wszystko będzie dobrze. Do it. Tam teraz jest odwrócony przodem, jak mam go zabić? Znaczy was dwóch. Oj, może zabiję tak dwóch. Za wcześnie. A nie, zadziałało. Dwa piaski straciłem na to, żeby zabić tu kolesi jej. Shame. Wstyd. Dobra. Tu by się przydał Frank kolejny, a tu jest jeszcze dwa guziki. Po co one są? Nie wiadomo. Co ja teraz otworzę? Ty też mi jakoś pomożesz teraz? Dziękuję. Oczywiście. Problem polega na tym, że jestem uwięziony. Jak to z babą? Rozwiązanie jej problemu to nowy kłopot dla ciebie. Pozwól, że oddam ci uprzejmość. Hit. No, jest i Frank. Mówiłeś coś? No cóż, naprzód. Okej. Możemy iść dalej. Zobaczmy, co ukryjesz w kolejnym poziomie gry. Spenaczki. Mam nadzieję, że z Fara wszystko w porządku. Spędzasz za dużo czasu szukając tej dziewczyny. Czy to konieczne? Gadasz, jakbyś był niezadowolony. Jesteś zazdrosny? Po prostu skup się na dotarciu do pałacu. Ty, co ty w ogóle odwalisz? W którą stronę, mordo? Sakra. Ale też przesada, nie? Nie uważacie? Nie widział jej jakąś minutę.
Już panika, czy z nią wszystko jest cacy? Tak, ziomek, raczej jest cacy. Radziła sobie tutaj w niewoli i bez ciebie. Skup się na wezyrze. Dobrze ci mówi mroczny. O Boże, jeszcze jestem takim właśnie mrocznym księciem. Takim tym złym głosem w głowie. God damn it. Może. Save. Dobra, zapisane, schodzimy na dół. Albo nie. Może nie w taki sposób. Czyżby coś się wydarzywało tutaj? Oh no. Ale z drugiej strony jaka będzie jakaś moc, albo kieszonka, albo cokolwiek. Ile franków? Ciszej! Na dole roi się od wrogów! Dobrze, ale sprawdź, czy nie dasz rady zrobić czegoś z tymi skrzyniami. Nie mogę się przez nie przedostać. Rozumiesz teraz? To jest właśnie coś, co nas spowalnia. No dobra, to akurat jest trochę upierdliwe. Wygląda fajnie, jak on ma tyle mocy, że jednym uderzeniem sztyletu podnosi chłopa dosłownie, nie? A fakt, zobaczyli. Elegancko załatwieni. Co teraz chcę zrobić? Wespią się. Au! Przytrzasnęły mnie drzwi. Myślałem, że to coś fajnego. O, teraz jestem przy sokiecie. Okej. Najlepiej zlikwidować by było szefa jakoś po cichu, jeśli się da. Nie? Jednego załatwię. No Jezu, jak się rzucili. Ej, weźcie się. No dobra, jak rozwalę tą skrzynkę tu. Oj. O, nie, dobrze szło. A, okej, okay. Tak też może być. Póki żyją, promień nie zniknie. Tak wiem, pozbywam się ich. Są już tylko jeden. Dobra, dwóch może. Dobra, może trzech. Co oni tak szybko się pojawiają tutaj? Hola, bo tu się robi zaczyna niebezpiecznie troszeczkę. Dobra, jest to spowolnienie czas może. Po prostu was zależne w ten sposób, co? Co wy na to? Jakiś obrót, żebyś wszystkich naraz zabił? Czemu tego nie robisz? No, kolejni się pojawiają, super. Też szybko dłużej. To chciałbym się kurwa bronić.
Zamykaj to. Cicho. Nie będę słuchał tego pieprzenia. Wiem, że zjebałem. 150 kredytów. Ja, wow. Super. Dobra, co ja miałem tutaj zrobić jej? Skrzynek się pozbyć jakoś, okej. Okay. Wow, ale masz wyskok, babe. Czystym łukiem? Spoko. Widzę stąd pałac. Chodź do mnie. Tak, biegnę. No jok. Czy rozumiem, że... O, dobra, już wiem. Wszystko już wiem, Fara. Nie przejmuj się. Idę. Gdzieś się otworzyły drzwi. A, tam, okej. Okay. Lecimy. Szybko! Gdzie są te drzwi? Chyba tu... Bo już przebiegłem przez nie. Dwójce mogą rozwalać takie. O, drabina. Długa drabina. No proszę. W końcu wróciliśmy. Proszę, nie zmuszaj mnie, żebym tam wracała. Ja nie chcę stać się taka jak inni. Słyszałeś to? Wiesz co dla ciebie dobre? Kłam. Powiedz nie. Fara, musimy iść dalej. Jestem pewien, że nic jej nie będzie. Zwariowałeś? Błagała o życie. Mówiła, że tam są inni. Nie, nie możemy znów opóźniać marszu. Dobrze, zostaw ją w jej sytuacji. To jest twój lud. Jesteś ich księciem. I zostawiasz ich, żeby cierpieli? Ten człowiek wszystko mi zabrał. I teraz, gdy mam okazję go ukarać, chcesz, żebym czekał? Nie pamiętasz już, co ci zrobił? Ale ja... Ciebie dręczy sumienie, Fara. Sprawił, że patrzyłaś na cierpienie swoich poddanych i nie mogłaś im pomóc. To nie twoja wina. Niech to nie przyćmi twoich osądów. To nie ja mam problem z osądami. Nie musisz im pomagać, ale nie powstrzymasz mnie. Idę zabić wezyra! Skończyć to wszystko! A ty biegnij opatrywać rany! Dobrze zrobiłeś. Tylko nam przeszkadzała. Zawsze wpada w kłopoty i nas spowalnia. Wreszcie możemy. Co? Coś może się jej stać. Nie mogę znów jej stracić. Nie, nie, nie! Jesteśmy tak blisko! Nie. Ja domka, że pomoże Farze zawsze i wszędzie. Gdzie ona się znowu podziała? Nie wiadomo. Tego miejsca, kiedy wrócisz? Ach, a więc dosięgła księcia. Bał się o jej bezpieczeństwo. I nawet jeśli była to tylko jedna osoba, przynajmniej teraz myślał o kimś innym niż o samym sobie. Żegnam. Nie lubię z niego aż takiego samolubu. On chce zabić też wezyra ze względu na to, że no... Wiecie, zabił mu wszystko i w ogóle. Przez niego też cały ten ambaras, nie? Z klepsydrą, i z piaskami, i ze wszystkim. Teraz jest po prostu ten ambaras od nowa. Nagle drzwi zamykają się te wszystkie. Nie mogę pozwolić na to, żeby Fara zobaczyła mnie w tej postaci. Słowa sumna, świecące oczy, stopiona twarz. Na pewno będzie to miłość od pierwszego wejrzenia. Stopiona twarz? Dlatego nią nie rusza? Okej. Okay. Czy jest jakiś filmik?
formą księcia, w sensie jak to wygląda w górze jakby. Znaczy, no wiecie o co mi chodzi. Cynametiku, o. 10 ziarni się wyjebałeś. Brawo, chłopaku. No dobra, czy po prostu otworzę te drzwi? Ewidentnie nie. Wiemy gdzie mam iść chociaż? Chyba tu. Tu jest jakieś przejście może. Tak. Może teraz się uda. Co, wcześniej mi się nie udało? Czy pierwszy raz to robię? Czy to konieczne? Tak. Na pewno. Tak. Dobrze, marnuj swój cenny czas ratując księżniczkę. Mogę sobie tylko wyobrazić, co wezyr teraz robi. Pewnie rozbudowuje swoją armię. Torturuje niewinnych mieszkańców, decyduje, które królestwo ma być celem jego następnego ataku, a powinien właśnie teraz umierać. Nie zapomniałem o swoim zadaniu. Mógł mnie zmylić. Tancerki. Wyglądają trochę lepiej niż w dwójce. Ale nie rzucają takich fajnych tekstów. O, ale biją mocno. No kurde, jeszcze te dupki rzucające są? No chodź ty, nie bój się. Tylko cię zabiję. Jeden z drugim. Proszę piaski, bo chciałbym się uleczyć. Dziękuję. O, proszę, jak ładnie. Ktoś jeszcze? A wszyscy. No dobra, co to jest lustro niby? Okej, chyba lustro. O, jak ja wiedziałem, którą pałkę wybrać. Ne. Żeby się wspiąć. No nie zauważył. Co używać jakiejś innej trawy powiedzmy niż ta, która jest skuteczna i ubija je raz, dwa. Żegnam. Czyli co? Jestem w tym. Jak się to nazywa? W haremie, tak? Części haremowe tutaj chyba są, tak? Naprawdę spodziewałem się więcej po tobie. Na wyspie czasu byłeś taki skupiony i oddany sprawie. Tak samolubny. Nonsens? Próbowałeś jedynie ochraniać to, co należało do ciebie. Gdzie tu miejsce na jego... Rozejrzyj się! Całe to nieszczęście jest moją zasługą! Trochę tak. Trochę tak. Dobra, ale... Gdzie mam iść teraz? Tu? Tak, tu. Elegancko. Hej, hej! A! No proszę. O, ty kurwa dziadu. Już do ciebie idę, Mośku. Już umierasz. Nie przejmuj się niczym. O, albo ja umieram. Dawać piasek, bo umram. Umram. Dobra, przeżyłem. Co teraz? Czemu tam się drzwi zamknęły? Ach, właśnie. Byliśmy właśnie jak w tych takich właśnie haremowych też w no, pierwszej części Prince of Persia. Piasek czasu. Tak mi się kojarzą, pamiętają mi się. Łączysz się po haremie, podczas gdy całe twoje miasto rozpada się na kawałki? Nie nazwałbym tego bohaterstwem. Jestem tutaj po Fara. Nie jesteśmy tutaj po nią. Jesteś tutaj dla samego siebie. Sprawiła, że poczułeś się winny i starasz się udowodnić, że się myliła. Powody, dla których tu jesteś, są skrajnie egoistyczne. Nie znasz moich motywów. Ani mnie. Jestem tobą. Im prędzej zdasz sobie z tego sprawę, tym lepiej. Wcale nie jest mylony.
prawda? Chyba tak nie działa. Myślał, że uciekł, ale nope. Bardzo szybko blokowaliśmy wszystkie te... Fara! Czego chcesz? Kogo? Myślałem o tym, co mówiłaś. I miałaś rację. Ja... O! Nie widzisz, że jesteśmy w środku rozmowy? Jeśli naprawdę pragniesz śmierci, czekaj na swoją kolej. Chyba zabiłem boss. Większość strażników. Powinno być bezpiecznie. Idź i znajdź kobiety. Uwolnij je. Ja się nią zajmę. Mamy bossa. Let's go. Wspaniała robota. Wracasz po Fara i potem ją zostawiasz samą sobie, podczas gdy gonisz za tą tutaj. Mój bohaterze! Wiesz równie dobrze jak ja, że harem nie jest już niebezpieczny. Ale jeśli nie zabije tej bestii piasków, będzie stanowiła zagrożenie dla Fara. Ale już postąpiłem, jak zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek, mieliśmy tylko na ręce, teraz już mamy połowę pleców. Chyba. Tak mi się wydaje, że to postępuje. Jest pasek życia, więc robimy bossa. Robimy bossa w haremie, cycatego bossa. Tak jest, byczys. Pamiętam, że to jest jakieś skakanie po dachach chyba. Ja dobrze pamiętam. O kurwa. Ona walczy bardzo podobnie do tej. Sahahedy. Jajco. Cały piasek straciłem, serio. To jest Giro. Jakiej powoli tu życie idzie, ej. A mi bardzo szybko spada akurat. Wcale mi się to nie podoba. Że ona potrafi działać jakoś na kontrze, a ja nie bardzo chyba. A może mogę? Weź mnie za tak. O kurwa. Zabiła mnie. Kopniakiem. Weź, spadaj ode mnie. Ja już nie chcę z nią walczyć tutaj akurat. Zmieniam miejscowe. A, ona musi sama zmienić miejscowe, okej. Okay. O kurwa, rzuca! Możesz się bronić. To chyba jakiś błąd, jak myślicie? Nie! Nie! Nie teraz! Ta przemiana fajnie wygląda już też. Dobrze, więcej rzeczy zabierzemy. Czemu uciekasz? Boisz się, że dostaniesz baty? Wyżenie jak koń. Na blachę byszczał. Powinieneś rozważyć, nie wiem, pójście jej tropem? Fucking. Chyba nie tędyk muszę przebiec. Turędyk. A, dobra, już widzę. Cześć. Kiedy masz zamiar zacząć pogoń? A może chcesz, żeby twój wróg uciekł? Przecież ją ścigam cały czas. Tylko, że ona skacze. Sobie z ciebie, książę. Idź do... Ja pierdolę, serio, chłopaku. Ona kpi sobie z ciebie, książę. Idź do niej, ukaż ją! Chcę. Ej, ty umieraj też. Ja potrzebuję piasków akurat, nie? Byś tak mógł umrzeć. Dać piasek. Poproszę. Dziękuję. O kurwa, po co ja to kliknęłem? Jak ja mam złapać? Ona tak cały czas będzie robić? Jest za szybka dla ciebie. No dawaj, dawaj, coś tam mówię, chłopaku. Sposób, żeby wyrównać szansę.
A, już wiem. Muszę spowolnić czas, jak już tam będę na miejscu. Dobra, dobra, dawaj. No właśnie, no to ja już to wiedziałem, gro. Tyk. I patrz to, baby, patrz. No i to się nazywa robienie damage'u, a nie... Dobrze. Ja, dlaczego? Ja już nie mam piasków, nie? Ja nie ogarniam, co się dziś dzieje. No przesuń się lepiej, bo pewnie znasz, gdzie skoczę zaraz budynek, umrę całkowicie. Dawaj, piasek na zwolnienie. Dobrze, nie na rozwolnienie. Gdzie? Nie ma ucieczki przede mną i moim łańcuszkiem pięknym. Mam nadzieję, że oberwała, nawet jak dwa razy ją tam działem. Ziomek, cię zaraz zapukę. A to ona wtedy zostawia mi ten kawałek? Jakby tego? Łańcucha? Czy to jeszcze inny? Nie pamiętam, ile było osób przy wezrze wtedy. Był gruby, była ona, był chyba jeszcze Jasiu jeden, albo nie? Pamiętam. Jeszcze raz. I powinna umrzeć. Dalej piaski, chłopaku. Albo dziewczyną, nie wiem. Nawet się nie postaram jakby, żeby wybitnie wymyślić inne rodzaje przeciwników niż w dwójce. Co prawda ciekawsze są walki. Jest więcej bossów też. Jeszcze serio nie? Jeszcze raz? Okej. Tylko, że przydałby się piasek, którego nie mam. A ja się pojawi tam, a nie tu. Co za bzdura. Ech. Teraz to już musi być ostatnia akcja tam, co? Uff, już myślałem, że mi ucieknie, nie? No biją, 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 biją. Czy już możemy się pożegnać? O, tracisz czas. Wezyr już zaczął przekształcać kobiety, które uwięziłam. Najwyżej nieco odwleczesz to, co nieuniknione. Gdybym tylko dostawał piasek za każdym razem, gdy to słyszę. O, a jednak dostaję. Kobiety są wolne, idą w bezpieczne miejsce. Dobrze zrobiłeś, wracając. Książę? Jesteś jednym z nich? Nie, Fara! To nie jest tak, jak wygląda! Jesteś bestią piasków! Kłamałeś! Cały czas! Nie! Zostałem skażony przez piaski, to prawda! Ale mój umysł i serce należą do mnie! Proszę, uwierz mi! Trzymaj się z daleka! No proszę, takie rzeczy. Dobrze, to świetne miejsce, żeby zacząć opowieść następnym razem. Trochę jakby nam odpuściła. Bo nas nie zaszczeliła, ale nie wiedziałem, nie pamiętałem, że Fara tak szybko się dowiedziała. Myślałem, że Fara tak naprawdę do końca nie wiedziała, że książę jest spaczony piaskami. A to proszę, takie zaskoczenie. Cóż, a jednak jej skłamałeś. Nie, ja tylko... Tak? Nie zrozumiałaby, o czym ja myślałem. Biedny książę. Jego alter ego zostało odkryte i Fara była bardzo poruszona tym, co widziała. Może powinien był zachowywać się uczciwie od początku. Zbyt późno zrozumiał, że milczenie było błędem.
No dobra, ale to jak z ugryzieniem zombiaka trochę, nie? Niekoniecznie warto się pucować z tego. Bo nikt już ci nie ufa wtedy. Przynajmniej się zarozumieć jakiś dzbanek albo coś, bo... O, albo was. Proszę, niech ten piasek już mi dołączy. No właśnie, umieram. No nie, jeszcze tamci idą tutaj. Serio, mało się nawalczyłem. No chodź do słońca, chodź. Do światła, whatever. Dobrze, teraz szybko umierają. Czy ktoś jeszcze chce tutaj przyjść do mnie? Jeszcze? Chyba wszyscy. Dobra, dokąd mamy iść? Ten dyk, okej. Dobra, tutaj. Ciekawe, czy jeszcze się zobaczymy z Farą. Znaczy, na pewno, tylko jaki będzie miała stosunek do księcia, jeśli będzie w ludzkiej postaci. Ciekawe. Nie uważacie? Ja myślę, że to całkiem ciekawe, naprawdę. Okej. Znowu mi się kończy życie już. Jezus Marian. Trzeba kogoś zabić. No i słuchajcie. U, I, U, A, A, Ching, Cheng, wala, wala. O, tak jeszcze nie zabijaliśmy. Bardzo ładnie, podoba mi się. No nie, no serio, wy na cholerę wy tu. Musisz przyjść do słońca, chłopaku. Do światła, znaczy. Chrystus. Jak coś. A, tam są ci, które twoje rany. Dobrze, dobrze. Banzai! Jej! Dotarłem. O nie, rozsypałem pomarańczę. Czyli zrobili troszkę motyw, tak jakbym cały czas miał na sobie, co prawda nie regenerują mi się piaski, ale troszkę taki motyw, jakbym miał na sobie maskę z dwójki, nie? Dobra, i co? Gdzie ja mam teraz iść? Gro. Bo trochę nie wiem. Tu jakoś? Nie. A! Tak. Tutaj. Jakby była teraz fontanna. Jakby była teraz fontanna, to co? Jak się w niej napiję, to... Ja na proszę. A, woda jest, okej. No, już jest troszkę dalej z plecami. Książę oczyścił się w wodach fontanny. Pomimo, że wrócił do swego normalnego ciała, nie można było powiedzieć tego samego o jego umyśle. Gdzie ona nagle zniknęła? Wyparowała? Co za wałek? Okej. Okay. Czy ja to robię na czas teraz? Nie sądzę. A, ale tu mogę przesunąć rzeczy. Dobra. Easy. No
dawaj, stary, przecież wiemy, że masz siłę, żeby to przyciągnąć. O Boże. Dude, błagam. Tempo. Użyj tempo. Jeszcze dalej, prawda? Nie, jeszcze dalej trzeba to przesunąć. Na maksa. Nie. No i elegancko. Pyk. Pyk, pyk. To po cholerę ja tu próbuję wleźć. Nie? A, okej. Już wiem. No fajnie wygląda ten świecący się na złoto tatuaż. Nie powiecie, że nie. Robi robotę. Ja próbuję się dostać teraz, aha, tutaj. Gdzie ona wyparowała? Ktoś to wytłumaczy? Bo ominęło mnie. Szedłem tuż za nią. Myślałem, że to jest fasolka. Z tego był kolesi. Cześć. Fucking. Pamiętajcie, że jak są barierki, to lepiej nie skakać w ten sposób. Taki właśnie. Ale tu już mogę. Jeden. I żegnam. Otworzę sobie drzwi, spoko. To nawet nie muszę daleko biegać do nich. Bandzaj. No i hop. No cześć. Czekajcie na mnie tutaj? Dzięki, mordo. Ale drzwi mi już nie otworzysz, Maciasz. Jezus Mario. Mógłbyś już? Proszę. Zapraszam umierać. Zachęcam nawet to zrobić. Skoro musi być finish slomu, no to nie będzie finish slomu, ale Bożeż Marian. Ja już tam nie skakałem. Wtedy będę skakał. Czy nie widzisz? Zmienił się tylko mój wygląd, nic więcej! Czemu miałabym ci wierzyć? Wszystko co robisz przeczy twym słowom. Widziałam jaki głód walki czujesz. Jaką przyjemność sprawia ci zabijanie. To całe twoje gadanie o krwawej zemście. Ta pogarda dla własnego ludu. Słyszałeś kobiety w haremie tak samo jak ja, ale się od nich odwróciłeś. Ale wróciłem! Wróciłem! Po ciebie. Tylko nosisz tytuł księcia. Idź odzyskać swój tron. Ale wiedz jedno. Pójdziesz tam sam. A ty masz sobie tylko trzy palce. Kobietami. Te, których nie zabijasz, nie mogą się od ciebie uwolnić. Coś w tym jest, coś w tym jest. O, nawet was tutaj przywiał. Okej. Okay. To będzie upierdliwe, bo ten książę jest słaby. No chodź, 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 się zabić już. Nie przedłużajmy tego. Dłużej niż musimy. Umrzyj. Dziękuję. Jeszcze was tu jest więcej? O, jest skrzynia za to. Dziesięć ziaren piasku, jej! Już wolę odblokowywać grafiki. Ale dobra.
O-o. Pyk. I pyk. Pani sobie tak pyk pykać ich. Tak szybko umierają. Bo to tylko do te... A, fucking. To tylko do tego się nadają. Dobra panowie, ja spróbuję zrobić ten myk, dobra, bo to was skutecznie zabija, a tak to ja się pałuję z wami, pałuję. Okej? Okay. Jak na złość, kurwa, przeżył. Wymieniamy scyzoryk. Na ten. Tu jest jakaś drabina, let's go. Typ. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. W młodości często łęsałem się po alejkach w górnym mieście. Spędzałem godziny przetaczając się i skacząc, wyobrażając sobie najróżniejsze rodzaje stworzeń. Dachy i przejścia były dla mnie tajnymi przejściami do innych światów. Ale teraz wszystko się zmieniło. Kolory uleciały, a odgłosy życia zastąpiła ciężka cisza. Wszystko jest mroczne i gorzkie. Jestem w stanie go zabić, jak on tu podejdzie? Tak. Jestem w stanie. Dobra, na razie jeszcze mnie nie widzą, więc jest spoko. Jak ich teraz zabić? Serio, zablokował się na tych pomarańczach osranych. Bida. Nie zabiję w takim razie dwóch naraz, ani trzech naraz. Ciekawe, czy można trzech naraz zabić? Ej, nie pamiętam. Może się da. No chodź, tu wracaj. Teraz się szmaciarz odblokował. No brawo on. Nie! Fucking wezwał za siłę. Nie, co ty robisz? Dobra. Na tej ścianie tego nie zrobimy. No. Nie bicie mnie tak mocno. Bo tak naprawdę wewnątrz, w środku księciu cierpią. Jezus Maria. Im się zachciało robić. Trzech? Serio? Dalej? Czterech? Okej. Okay. O wiele lepiej. Moglibyście już nie przyzywać ich więcej. Nic się nie pojawia więcej bochów. Cały czas czterech, serio. Nice. Superancko, tak jak chciałem, jej. Wow, brawo ćwir. Musiałem zamknąć się. Tak, to był dobry komentarz. No, na tą walkę, to prawda. Przedblokowałem ciekawego. Winds of Sand. Wichr w piasku. Wichr w piasku to jest takie szybkie napieprzanie chyba, nie? Tak, przewracać mogę. Aha, czyli robię tą taką, dobra, wiem, obszarówkę śmieszną. Okej.
każdy z tych piasków zużywa dwa zbiorniki z piaskiem. O kurde, to dużo. Dobra, tu jest tak schowane. To nam się coś przyda. Pytanie, czy gdzieś tu? Chyba nie tu. Gdzie się przyda Frank? Tu, okej. Ej, bo mnie tak trochę dzisiaj ponosi z tym odcinkiem. Trzeba by to, kurde, kończyć. Gdzie jest ten? Le safe? Bro? Tam nie było. Opa, idealnie. Save. Gro. Pałac jest już blisko. Może byśmy w końcu wyruszyli. Książę musiał wreszcie zaakceptować fakt, że Fara była dla niego stracona i że tylko on był za to odpowiedzialny. Gdyby nie krył przed nią prawdy, okazał więcej współczucia, wtedy być może wydarzenia potoczyłyby się inaczej. Ale teraz było już po prostu za późno. Pomimo tego, albo może właśnie z tego powodu, książę odczuwał niezwykły ciężar poprzednich słów i czynów Fara. Zmieniły go, powoli wypierając mroczne potrzeby jego bezlitosnego alter ego. No miała na niego lepszy wpływ, to na pewno, ale dobra. Na dziś to już musimy zakończyć, proszę państwa. Zapisujemy grę. Następnym razem mam rozpocząć opowieść od tego miejsca? Tak, od tego miejsca można zacząć historię. No i... Będziesz miał czas posłuchać więcej. Za dwa dni będziemy. Za dwa dni będziemy znowu w Prince of Persia. Tak. No, ludy. A na dziś to wszystko. To koniec. Jak się podobał, to lajkujcie, więc subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczajcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy coś wrzucam. Zaglądajcie na Twitcha, bo tam pojawią się na żywo. Facebooki, Instagramy, Discordy. Zapraszam. A na razie to wsią. Łyżeczki, papetki. Proszę odkręcić. Wszystko działa. Razy hydraulik. Mówiłem, że to ma coś wspólnego z Mario Bros.